Sound Design. Cześć, mam na imię Kuba i chciałem przedstawić Wam kolejne funkcje Korga PA50SD. Trybem, jakim teraz się zajmę, jest tryb Style Play. Jest to tryb, w którym możemy skorzystać z dostępnych akompaniamentów, nazwanych tutaj stylami. Kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, jest wybór stylu. Odbywa się on podobnie jak w przypadku wyboru brzmienia w trybie program. Należy wskazać przyciskiem kierunkowym rząd banków, które nas interesują, a następnie nacisnąć przycisk odpowiadający danemu bankowi. Na wyświetlaczu pojawi się lista stylów dostępnych w danym banku. Aby przeglądać wszystkie dostępne style, należy skorzystać z przycisków Page Plus i Page Minus. Przełącza on pomiędzy stronami. Aby wybrać styl, należy nacisnąć przycisk przypisany do niego, po czym nacisnąć przycisk Exit. Aby odsłuchać wybrany przez nas styl, należy nacisnąć czerwony przycisk Start Stop. Możemy także przełączać pomiędzy różnymi wariacjami. A także różnymi wypełnieniami. Aby zatrzymać, należy nacisnąć ponownie przycisk Start Stop. Funkcją, jaką chciałem teraz omówić, jest funkcja zmiany poziomu głośności ścieżek. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk menu znajdujący się po lewej stronie wyświetlacza, po czym nacisnąć przycisk odpowiadający sekcji Mixer. Następnie należy nacisnąć przycisk Track Select, tak aby dioda się zaświeciła. Możemy teraz uruchomić odtwarzanie stylu, a następnie wybrać ścieżkę, której poziom głośności chcemy wyregulować. Regulacja odbywa się przyciskami Volume Value, przyciskami Up and Down oraz pokrętłem Tempo Value. Aby włączyć lub wyciszyć ścieżkę, należy nacisnąć jednocześnie dwa przyciski Volume Value przypisane dla tej ścieżki. Na wyświetlaczu pojawiła się ikonka perkusji, co oznacza, że ścieżka perkusyjna będzie słyszalna. Aby ją wyłączyć, należy ponownie nacisnąć jednocześnie dwa przyciski Volume Value. Aby zmienić wartość poziomu głośności ścieżki, należy zaznaczyć tę ścieżkę przyciskiem przypisanym do niej, a następnie skorzystać z przycisków Volume Value oraz przycisków Up and Down. Aby znacząco zmienić wartość poziomu głośności ścieżki, możemy skorzystać z pokrętła Tempo Value. Przyciski Page Plus i Page Minus przełączają pomiędzy stronami menu. Przełączmy teraz przyciskiem Page Plus na stronę drugą. Jak widzimy, na wyświetlaczu pojawiła się kolejna sekcja miksera. Jest to sekcja panoramy. Podobnie jak w przypadku zmiany poziomu głośności ścieżki, możemy także zmieniać panoramę dla każdej ze ścieżek. Aby to zrobić, należy analogicznie jak w poprzednim przykładzie zaznaczyć ścieżkę i zmieniać wartość przyciskami do tego przeznaczonymi lub pokrętłem value. Po dokonaniu wszelkich zmian warto jest je zapisać. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk Write, a następnie zaznaczyć Current Style. Należy teraz nacisnąć przycisk Enter, a następnie, jeśli chcemy zapisać zmiany, ponownie nacisnąć przycisk Enter.